Pokazy jazdy wyczynowej potwierdziły, że obiekt daje rolkarzom duże pole do popisu. W Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnochódzkiej otwarto rolkowo park. Prowadzi go Stowarzyszenie Falochron. Zaczęło się od szkółki jazdy na rolkach. Wpadliśmy na pomysł, żeby poszukać formy profilaktyki przez sport tak naprawdę i żeby wyciągnąć dzieciaki od tych komputerów, od różnych takich urządzeń, ale też jednocześnie, żeby integrować całą rodzinę, bo na nasze zajęcia przychodzą całe rodziny. Zajęcia szkółki odbywały się w różnych miejscach w Tarnowskich Górach, ale były uzależnione od pogody. Stąd pomysł utworzenia obiektu całorocznego. Od grudnia zaczęliśmy tak naprawdę pracę nad tym miejscem i mniej więcej około 3 tygodni temu skończyliśmy tą pracę i dzisiaj jest ten efekt w postaci otwarcia, udostępnienia obiektu dla wszystkich. Jeśli ktoś nie potrafi jeździć na rolkach, a chciałby się nauczyć, może to zrobić w Rolkowo Park. Prowadzimy szkółkę rolkową 4 dni w tygodniu. Prowadzimy grupy nauki jazdy dla dzieci oraz dorosłych. Mamy też grupy jazdy wyczynowej oraz slalomu na rolkach. Więc nie zamykamy się tylko na jazdę agresywną, na elementach, które widać za mną, ale też kształcimy we wszystkich kierunkach rolkowych, które są. Może niedługo będzie tutaj można zacząć uczyć się gry w hokeja na rolkach. Ma powstać także wypożyczalnia rolek i kasków. Rolkowo Park to działalność non-profit Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i ich bliskim Falochron. Wstęp na cały dzień kosztuje 10 zł w dni powszednie, a 12 w weekendy. Godziny otwarcia można znaleźć na Facebooku na profilu szkółki Rolkowo.